Aż 3 wydarzenia jeszcze na ten tydzień zaplanowała Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie. Będzie spotkanie autorskie, spacery i koncert oraz niespodzianki związane z obchodami Nocy Bibliotek. W czwartek 7 października zaprasza Biblioteka Ratuszowa na kolejne spotkanie w ramach projektu Sprawa dla Czytelnika. Tym razem o godzinie 17 rozpocznie się opowieść Michała Worocha, podróżnika i fotografa, autora książki Krok po kroku z ziemi ognistej na Alaskę. Kto nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu osobiście, będzie mógł obejrzeć prowadzoną na żywo transmisję online na Facebooku Biblioteki wraz z symultanicznym tłumaczeniem na język migowy. Z kolei w sobotnie popołudnie 9 października Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza od 15 do 22 na Noc Bibliotek. W bibliotece przy ulicy Chrobrego czekać będą atrakcje dla czytelników w każdym wieku. Będzie spotkanie z Ewą Rosolską, autorką serii książek Pułapki Czasu, dla dzieci specjalne puzzle z rysunkami zwierząt pochodzącymi z książki Jana Johnstona i wspólne kolorowanie wielkoformatowego wydruku przedstawiającego panoramę Leszna z 1650 roku. Tego dnia w bibliotece działać będzie także studio wirtualnego tatuażu, czyli rzutowanie obrazów projektorem prosto na ciała uczestników Nocy Bibliotek i wykonanie pamiątkowego zdjęcia. Sobota będzie także okazją na ostatni spacer po gmachu głównym biblioteki. Obowiązują zapisy na godziny 15, 16 i 17. Dodatkową atrakcją dla zwiedzających będzie poszukiwanie egzemplarzy Pułapek Czasu ukrytych w zakamarkach biblioteki. Noc Bibliotek zakończy koncertem Małgorzata Hutek w Bibliotece Ratuszowej. Koncert będący częścią cyklu Poezja Jazzu rozpocznie się o godzinie 19. Z kolei w poniedziałek 11 października wraz z Fundacją Centrum Aktywności Twórczej biblioteka zaprasza na kulturową podróż na Białoruś w ramach zadania Sprawa dla Czytelnika. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17 w salce klubowej w bibliotece przy ulicy Chrobrego. Szczegóły wszystkich wydarzeń znaleźć można na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie oraz na jej profilu na Facebooku. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.